Brukseli do Brukseli. Rusza kolejna edycja Legii Akademickiej. Uczniowie pieką Rogale Marcińskiej zbierają pieniądze na szkolny sprzęt. To tylko kilka z tematów, jakimi zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 9 listopada. Imieniny obchodzą m.in. Genowefa, Joanna i Teodor. A na program Opolskie o poranku zapraszają Katarzyna Polaczek i Tomasz Kapica. Drodzy Państwo, do świąt Bożego Narodzenia pozostały 44 dni. Pełną parą ruszyły akcje, dzięki którym w tym szczególnym czasie do najbardziej potrzebujących trafia pomoc. Nasze studio odwiedzą przedstawiciele Stowarzyszenia Odra Niemen, którzy od lat organizują paczki dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Porozmawiamy także o zbliżającym się forum poświęconym zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. A na koniec odwiedzą nas niezwykle utalentowane młode tancerki z Byczyny. Dlatego zostańcie Państwo z nami, a zaczynamy od informacji. Z celi do Brukseli. Włodzimierz Karpiński, oskarżony o korupcję minister w rządzie Donalda Tuska, jeden z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, ma objąć mandat europosła. Oznacza to, że jeśli sąd nie zdecyduje inaczej, skompromitowany polityk będzie mógł wyjść na wolność i będzie chronił go immunitet. O ekipie aferzystów spod znaku PO Krzysztof Nowina-Konopka. Jeszcze siedzi w celi, ale wkrótce może wyjść na wolność. Włodzimierz Karpiński, podejrzany o korupcję polityk Platformy Obywatelskiej, ma objąć mandat europosła na miejsce Krzysztofa Hetmana, który zdobył mandat do Sejmu. Karpiński to były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska i były sekretarz Warszawy. Przed wyborami zwracaliśmy Państwa uwagę na drużynę afer Donalda Tuska. Jak się okazuje, ta polityczna plejada ciemnych gwiazd ma się całkiem dobrze. Tym, co spaja drużynę afer, tą platformę aferzystów, jest władza, niechęć do Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście pieniądze. W tym wypadku gigantyczne pieniądze. Karpiński jest podejrzany o załatwienie wartych 600 milionów złotych kontraktów z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania w Warszawie. Usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 milionów złotych. Jeśli zostanie europosłem, chronić go będzie immunitet. To bardzo niedobry sygnał, który jest skierowany do obywateli, że zobaczcie, wystarczy być politykiem, a nic ci się nie stanie, nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Zgodnie z tak zwaną doktryną Neumana, dopóki jesteś w platformie, włos ci z głowy nie spadnie. Autor tych słów, Sławomir Neumann, były szef klubu PO i wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL, sam jest oskarżony w głośnej aferze dotyczącej oszustw przy realizacji usług w prywatnej klinice okulistycznej. W mitologii greckiej istniała stajnia Augiasza. W dzisiejszych czasach można powiedzieć o stajni Tuska, o stajni Platformy Obywatelskiej, w której znajdują się osoby, które bardzo często nie chcą odpowiadać przed sądem. Inny przykład, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, typowany na to samo stanowisko w nowym parlamencie, który od lat pod immunitetem uchyla się przed odpowiedzialnością, przed zarzutami korupcyjnymi, które chce postawić mu prokuratura. Doktryna Neumanna obowiązywała w PO również wobec byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Jest oskarżony o kilkanaście przestępstw, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, zajmującą się korupcją i płatną protekcją. Kryminalne zarzuty ma także były sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski. W zamian za pieniądze i luksusowe prezenty miał oferować wsparcie między innymi przy zdobywaniu kontraktów od zarządu melioracji. To jest po prostu DNA Platformy. Pan Stanisław Gawłowski jeszcze 4 lata temu kandydował do Senatu. No tak niby bez poparcia Platformy, tak no, jakiś tam listek figowy był przypięty, a teraz już po prostu z poparciem. Z osobistym poparciem Donalda Tuska kandydował Roman Giertych. Wystawię na tej liście Romana Giertycha. Jest podejrzany między innymi o przywłaszczenie mienia o wartości ponad 72 milionów złotych i prania brudnych pieniędzy w kwocie przeszło 5 milionów złotych. Do tej pory, mimo wyboru na posła, nie pojawił się w kraju. Dla TVP3 Krzysztof Nowina-Konopka, TVP Info. A teraz informacja dla studentów i absolwentów opolskich uczelni, którzy chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojska Polskiego. To w ramach Legii Akademickiej, czyli programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej. Na Uniwersytecie Opolskim promowano kolejną, 7. już edycję tego wydarzenia.
Wstąpienie do szkoły Legii Akademickiej to szansa na rozwój zawodowy. Studenci uczący się na wybranym przez siebie kierunku mogą jednocześnie zdobywać przeszkolenie wojskowe. Każdy zainteresowany udziałem w programie musi złożyć wniosek do szefa dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji. To jest ogromna szansa, ogromna furtka, żeby już studiując nie rezygnować ze studiów i zostać, nie rezygnować ze studiów cywilnych, bo mówimy oczywiście o studiach cywilnych, zostać, będąc na przykład studentem którejś z opolskich uczelni, zostać już żołnierzem. Następnie zdobyć stopień, otrzymać stopień kaprala, a później nawet podporucznika. Chętnych do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej w tym roku również nie brakuje. Zainteresowanie militariami i wojskowością, też pewien patriotyzm, chęć zobaczenia czegoś nowego, sprawdzenia siebie. Studenci w ramach Legii Akademickiej najpierw muszą sprawdzić się podczas dobrowolnej służby wojskowej, która trwa do 28 dni. Następnie przystępują do części podoficerskiej. Ta z kolei dzieli się na teoretyczną, prowadzoną na Uniwersytecie Opolskim oraz praktyczną, realizowaną w wakacje w jednostkach wojskowych. Najwytrwalsi studenci mogą także ubiegać się o stopień oficerski. Uzyskane stopnie podoficerskie, oficerskie są również w przełożeniu na wszystkie służby mundurowe w naszym kraju, a zatem daje dodatkowe możliwości absolwentom Legii Akademickiej uczestnictwa i możliwości wyboru pracy czy służby w jakichś innych służbach mundurowych, niekoniecznie w uczelniach, po uczelniach cywilnych. Dzisiejsze wydarzenie było okazją do zapoznania się z inicjatywą Legii Akademickiej i zachętą do związania swojej przyszłości z mundurem. Ja tutaj orientacyjnie przyszedłem zapoznać z tym, co wojsko oferuje i oczywiście rozważam w przyszłości potencjalnie, żeby wstąpić do wojska. Wydarzenia, które się dzieją teraz, właśnie tym bardziej mnie motywują, żeby pójść właśnie do takiej, a nie innej jednostki, żeby wspierać kraj i bronić to, co najcenniejsze dla mnie, czyli kulturę, religię i moją rodzinę. Legia Akademicka została uruchomiona w 2017 roku i od tego czasu co roku kilka tysięcy studentów odbywa przeszkolenie wojskowe. Celem programu jest tworzenie rezerw osobowych Wojska Polskiego. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. A my kontynuujemy temat Legii Akademickiej. W naszym studiu jest już gość, podpułkownik Arkady Smoliński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pułkowniku, czym jest Legia Akademicka? Legia Akademicka, w zasadzie Szkoła Legii Akademickiej, jest to źródło naboru rezerw osobowych, wykształconych, połączenie ochotniczego szkolenia wojskowego z naszymi potrzebami sił zbrojnych w zakresie rezerw osobowych. Dlaczego szukacie właśnie na uczelniach wyższych? Wspominał pan o tym, że szukacie takich kadr już dobrze przygotowanych, prawda? Studenci to będzie ta elita wojska przyszłego. Można połączyć dzięki Szkole Legii Akademickiej wykształcenie cywilne, czyli moje zainteresowania, bo zakładamy, że student wybrał kierunek, bo go to interesuje, jednocześnie z poświęceniem swojego czasu na szkolenie wojskowe. Na poszczególne etapy, jeżeli się kandydat zdecyduje, to równolegle do pobierania nauki jako cywilny student uczy się wojska i to jest ta korzyść. Czy są jakieś kierunki, z których szczególnie często rekrutowani będą żołnierze, czy może to być dowolny kierunek? Kierunek jest dowolny. Jedyną możliwością specjalistycznego szkolenia jest zdecydowanie się na szkolenie poświęcone na przykład cyberbezpieczeństwu, kryptologii, ale to już jest końcowy efekt pracy takiego kandydata w czasie szkolenia w poszczególnych etapach. Panie pułkowniku, a jak wygląda to łączenie nauki z przygotowaniem do służby wojskowej? No bo trzeba te obowiązki jakoś połączyć. Czy student może liczyć na przykład na zwolnienia z jakichś zajęć, ewentualnie z egzaminów? Jak to wygląda w praktyce? Życie studenckie jest bardzo ciekawe, jak państwo wiecie, więc to jest tylko 15 godzin teorii w ramach pobierania nauki na Uniwersytecie na przykład Opolskim, który akurat prowadzi Szkołę Legii Akademickiej, i 21 dni szkolenia praktycznego w ramach przerwy semestralnej. Więc nie trzeba się zwalniać z poszczególnych egzaminów, sprawdzianu. To jest zupełnie od siebie niezależne. Czyli 15 godzin zajęć na uczelni. Dokładnie. I 21 w czasie już, kiedy student nie ma tej nauki, czyli ma tak swój czas wolny, wtedy jakby przygotowuje się do tej służby. Dokładnie, w centrach szkolenia lub w jednostkach
wojskowe, które są do tego wyznaczone. I co w zamian zyskuje? Jakie kompetencje, czy jakieś świadectwo, czy zostaje w tym momencie, może o sobie powiedzieć, jestem pełnoprawnym żołnierzem? Jak to wygląda? W tym roku, w zasadzie od zeszłego roku akademickiego, mamy najpierw szkolenie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. To jest etap, kiedy w każdym możliwym czasie można sobie to szkolenie 27, właściwie do 28 dni zrealizować, a będąc w drugim etapie, czyli szkolenie podoficera na podoficera, kończy się egzaminy. Jeżeli zda się część teoretyczną i praktyczną, otrzymuje się stopień podoficera Wojska Polskiego, czyli kapra rezerwy. Pierwszy stopień podoficerski. Kto do tej pory decydował się, bo to już 7. edycja Legii Akademickiej, kto skorzystał, no i jak potoczyły się jego dalsze losy? Czy chętnie zostają, wiążą się z wojskiem? To nie tylko chodzi o związanie się z wojskiem jako żołnierz zawodowy, tylko to kształtuje też charakter, bo to są menadżerowie, to są właściciele firm. Oni mają zupełnie inne podejście do spraw obowiązku, zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników. Nie ma problemu ze zwolnieniem pracownika na ćwiczenia obowiązkowe, wojskowe. To jest ich wybór. To, że mogą zostać żołnierzami zawodowymi, tak, ja kształtuję sobie zasoby rezerw osobowych i on jest podporucznikiem, jeżeli przejdzie trzeci etap Wojska Polskiego, podporucznikiem rezerwy. Jest on mi potrzebny do działania na wypadek wojny. A czy jest duże zainteresowanie także wśród kobiet, studentek? To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że panie zdecydowanie są bardziej zdeterminowane zarówno w dobrowolnej zasadniczej służbie wojska, jak i w szkoleniu w ramach Szkoły Legii Akademickiej. Więc tutaj nawet powiem, że jest przewaga pań nad mężczyznami. Panie pułkowniku, powiedzmy krótko jeszcze, gdzie można się w takim razie zgłaszać? Można się zgłaszać do Uniwersytetu Opolskiego, który prowadzi w naszym kochanym mieście Opolu, oraz do szkoły w Nysie, która również prowadzi taki nabór. Mhm. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, a my wracamy do informacji. 80 kg mąki, 170 kostek masła, 30 kg cukru, pudru i prawie 100 jajek. To tylko część składników, z których młodzież z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu przygotowuje prawie 2000 wyjątkowych rogali opolskich. Wzorowane na rogalach marcińskich z Poznania, ale jednak inne, bo nadziewane niebieskim makiem z bakaliami i z dużym dodatkiem masła w cieście zamiast margaryny. Do przygotowania ogromnej ilości rogali trzeba włożyć poza sercem mnóstwo wysiłku. To jest ciężka praca, to na pewno, ale mamy tutaj naprawdę pozytywnych ludzi, zabawnie jest. Praca jest o wiele przyjemniejsza. Trzeba bardzo się napracować. Od zrobienia gruntu, przez przygotowanie odpowiednio masła, przez zawijanie, wałkowanie, aż po w sumie jeszcze chłodzenie i formowanie rogali. Precyzja to też istotna sprawa. W tej pracowni wszystko odbywa się przy użyciu wagi, a nawet linijki. Liczymy wszystko na wagach, następnie to łączymy, dzielimy to na równe porcje, nie mogą być nierówne, no bo wiadomo. No i potem dzielimy to, dajemy to na nasze ciasto i układamy rogale. Proces produkcji jest wspomagany maszynami, dzięki czemu praca idzie szybciej. Pomaga nam tutaj wałkownica w wałkowaniu ciasta oraz maszyny do mieszania ciasta, co daje duży plus. W domu byłoby trudno. Przygotowanie prawie 2000 rogali podzielone jest na 2 dni pracy. Trzeba być naprawdę skupionym na tym, żeby się nie pomylić, nie pomieszać składników, więc to jest chyba najtrudniejszy dzień. Jutro bardziej przyjemny, słodki, z praca z lukrem i wypiekami. Ten wysiłek się opłaca. Nie tylko dlatego, że sprawia się przyjemność wielu osobom, które mogą zjeść pysznego rogala opolskiego, ale też dlatego, że cały dochód ze sprzedaży tych słodkości przeznaczony jest na doposażenie pracowni i dalszy rozwój młodzieży. Na stanowisko do food designu, do robienia zdjęć, takie profesjonalne, żebyśmy mogli zmieniać tła. Wyjazd znowu na pewno na wycieczkę, a potem zobaczymy, może coś do konkursów, może jakieś formy na fikuśne monoporcje. Na pewno dobrze spożytkujemy te pieniądze. Każdy, kto chciałby zamówić takiego rogala i wesprzeć młodzież, może to zrobić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wystarczy napisać do mistrza cukiernictwa Piotra Wasika. A teraz czas na sport. W naszym studiu jest już Krzysztof Konstecki.
redaktor, dziennikarz sportowy TVP3 Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zaczniemy krótko od piłki nożnej mężczyzn, no bo to jest ta dyscyplina, która kibiców interesuje najbardziej. Mecze Ligi Mistrzów. Wczoraj działo się coś, na pewno się działo coś ciekawego, co twoim zdaniem najbardziej. No i też grają polskie drużyny w europejskich pucharach. Też ciekawe mecze, między innymi Raków gra w Lizbonie. Wszystko powiedziałeś. Pytanie, co mam tutaj dodać. Jeśli chodzi o, no tak, no środa to Liga Mistrzów i tak naprawdę, jeżeli mówimy o wczorajszym dniu, no to kibice Realu Madryt na pewno mogą być zadowoleni ze względu na to, że Królewscy wygrali 3-0 z Bragą i tym sposobem przypieczętowali awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi o ekipę z Polakami w składzie, no to tu są zdania podzielone ze względu na to, że Napoli zremisowało 1-1 z ekipą z Berlina. No i tutaj nie za ciekawy występ, nie za dobry występ w wykonaniu Piotra Zielińskiego, a z kolei Kamil Grabara, który broni bramki oczywiście FC Kopenhagi. Mimo tego, że wpuścił 3 bramki, to może być całościowo zadowolony ze względu na to, że FC Kopenhaga wygrała z Manchesterem United 4-3. To jest jedna chyba z większych niespodzianek. Tak, tym bardziej, że ten mecz, myślę, że ten, kto oglądał to spotkanie, to na pewno nie mógł być zawiedziony ze względu na to, że w tym spotkaniu chyba było wszystko to, czego kibice oczekują. No bo było od zwrotów akcji po czerwone kartki, po rzuty karne, po obronione interwencje, więc naprawdę dużo się działo. Jak już wspomniałeś, za nami środa sportowo-piłkarska, a przed nami czwartek bardzo piłkarski, bo ten, kto myślę, że dzisiaj sobie dobrze ułoży grafik i dobrze ułoży chociażby, nie wiem, nawodnienie i zadba o swoje nawodnienie i jedzenie, to tak naprawdę od godziny 18 do 23 może spędzić czas przed telewizorem i przed piłką nożną, bo europejskie puchary. Dwie drużyny z Polski, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Tutaj mamy też kibica, więc myślę, że Tomek dzisiaj też przed telewizorem. Chyba przed telewizorem, bo nie sądzę, że do Lizbony się wybierzesz. Nie, ale będzie dużo kibiców z Częstochowy w Lizbonie, to wiemy. Krótko jeszcze byśmy... Wczoraj odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie dla najmłodszych Opolan. Tak, tutaj ciekawe, zmieniamy temat. W sporcie opolskim dzisiaj będzie dużo o mini sumo. Bardzo fajna, ciekawa dyscyplina. Mini sumo, czyli takie zawody dla dzieci. No i tutaj już jak przed chwilą się dowiedziałem, ty też masz z tą dyscypliną wiele... Mój syn trenuje judo, natomiast zawodnicy właśnie judo wybierali się wczoraj na te zawody. No właśnie, był syn czy nie było? Nie, mój syn ma dopiero 5 lat, także jeszcze się nie załapał. Ale już na pewno coś trenuje. Właśnie judo. No właśnie. Właśnie, więc jeśli chodzi o samą dyscyplinę, to na pewno coś będzie, nie chcę zdradzać, coś na pewno będzie w sporcie opolskim dzisiaj. Porozmawiałem z kilkoma osobami wczoraj na tym wydarzeniu, bardzo ciekawe wypowiedzi. Pytanie, co twoim zdaniem na przykład w takich młodych dzieciach rozwija mini sumo? To jest, myślę, że to jest właśnie fantastyczna ogólnorozwojowa dyscyplina, która pomaga się rozwinąć na każdym polu i... Tak, bo pojawiają się takie opinie, że młodych ludzi nie powinno się sportu walki za wcześnie uczyć. No, tylko tutaj to... trzeba wspomnieć, że tak naprawdę z tymi walkami to jest oczywiście, są zasady, oczywiście jest tutaj judo, jest tutaj sumo, ale tak naprawdę w większości to zależy i to polega na tym, żeby dzieci się bawiły, więc od tych najmniejszych najpierw poprzez zabawę uczymy trochę tego sportu, trenerzy uczą tego sportu, ja raczej nie uczę. Ale jeśli chodzi o sumo, to mini sumo, to tak naprawdę chodzi o zabawę i o to, żeby te dzieciaki wychodziły z domu, wychodziły sprzed telefonów, komórek, tabletów i laptopów i żeby po prostu się ruszały. Fantastycznie uczą się też zasad w takich miejscach, także naprawdę jest to... I na pewno to uczy chociażby dyscyplinę. Tak, ale to jeszcze krótko chcę zapytać tylko, że czy do mini sumo, czy trzeba być tak samo jak do prawdziwego sumo, takim trochę większym, czy też... Nawet nie musi być ten człowiek trochę większy, tak jak sobie wszyscy myślą, że mini sumo to... Czy sumo to tak naprawdę osoby tęgie... To nie o to chodzi, żeby... Osoby tęgie, tak, jasne. To nie. To nie w tym rzecz. Tutaj, jeśli chodzi o to, o zawody dla dzieci, to w różnym wieku, bo jest dużo różnych kategorii wiekowych, ale też o różnej wadze uczestnicy przystępują, więc myślę, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń. A kolejna dyscyplina ogólnorozwojowa
to zapasy, o tym chcielibyśmy również porozmawiać, bo z sukcesami powrócili zawodnicy Orła Namysłu. Tak, oczywiście. O tym będzie, możemy oczywiście porozmawiać, ale o tym wszystkim będzie w moim materiale, który przygotowałem. Tak, zapaśnicy Orła Namysłu z kolejnym sukcesem na arenie krajowej. Zawody odbyły się do lat 14 w zapasach w stylu wolnym. Kolejne medale, kolejne sukcesy. No i to też pokazuje, że klub z Namysłowa naprawdę rządzi. No to zobaczmy ten materiał w takim razie. Zapraszamy. Dwa brązowe medale to dorobek przedstawicieli Orła Namysłu podczas 12. edycji Mistrzostw Polski Młodzików do lat 14 w zapasach w stylu wolnym. Impreza odbyła się w Staszowie i zgromadziła blisko 200 najlepszych zawodników z naszego kraju. W tym gronie nie zabrakło reprezentacji z Namysłowa, która wystąpiła w 8-osobowym składzie. W ekipie Dariusza Stępnia najlepiej spisali się Jakub Asztęborski i Ksawery Sołtysiak, którzy swoje zmagania zakończyli na najniższym stopniu podium, odpowiednio w kategorii wagowej do 52 i 85 kg. Dla Asztęborskiego był to już trzeci krążek Mistrzostw Polski w ostatnich latach, a dla Sołtysiaka debiut na podium imprezy tej rangi. W zawodach klub z Namysłowa reprezentowali także Iwan Jankiewski, Dawid Łabęcki, Igor Stępień, Marcin Stefański, Łukasz Stefański oraz Dorian Weiss. Sporo ciekawych wydarzeń odbędzie się w najbliższy weekend w związku z Świętem Niepodległości. O tym, czy dopisze aura i czy te wszystkie pikniki odbędą się w równie dobrej pogodzie. O tym Dominika Merta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na co możemy liczyć w ciągu najbliższych godzin, no i dni? Zapewne najbardziej interesuje Was sobota, bo to właśnie na sobotę przypada dzień 11 listopada. Chciałabym powiedzieć coś zupełnie innego niż powiem, ale niestety będzie pochmurno i będzie padać w całej Polsce. O, smutna informacja. Nie tylko u nas w województwie, ale w całej Polsce. Dopiero szansa na takie przejaśnienia będzie w niedzielę, czyli pod koniec weekendu. Dzisiaj na szczęście też będziemy mogli cieszyć się ciepłym dniem. Jeśli chodzi o te temperatury teraz, to nie wiem, czy wy też, ale ja musiałam lekko już skrobać dzisiaj rano szyby. Tak, to był właśnie ten pierwszy raz dzisiaj, kiedy skrobak poszedł. I wyskoczyła informacja w samochodzie, uwaga, oblodzenie po raz pierwszy w tym roku. No nie. Czy w tym roku, nie w tym roku, w tym, tej jesieni, o tak. To już ten przykry czas, kiedy musimy te budziki na 3-5 minut nastawić troszeczkę szybciej, żeby się na to przygotować. Teraz aktualna temperatura w Opolu to jest 5 stopni, więc trzeba się ubrać trochę cieplej z rana, ale nie za ciepło, dlatego że po południu będzie 11-12 stopni u nas w województwie. Także no tak trochę na cebulkę, to polecamy. Dobrze, no to co, prosimy o szczegóły. Zaczynamy. Dziś na Opolszczyźnie nie musimy obawiać się opadów. Od samego rana będzie pogodnie, jest szansa na słońce, choć nie zabraknie też chmur. Z termometrów w godzinach przedpołudniowych odnotujemy od 9 do maksymalnie 10 stopni. Najcieplej w Opolu i Strzelcach Opolskich. Ciśnienie będzie umiarkowane. Po południu temperatury w województwie wzrosną maksymalnie do 12 stopni w Namysłowie i Kluczborku, jedynie 10 w Prudniku i Głubczycach, 11 w pozostałych miastach. Wciąż będzie słonecznie, ale również bardzo wietrznie. W drugiej połowie dnia prędkość południowego wiatru wyniesie nawet 54 km na godzinę. Ciśnienie spadnie do 1011 hektopaskali. Czas na nocną mapę pogodową. Po zmroku temperatury w naszym województwie będą zróżnicowane. Od 6 stopni na zachodzie, przez 7 w Głubczycach, 8 w przeważającej części regionu, do nawet 9 kresek powyżej zera w Kędzierzynie-Koźlu. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa przez silny wiatr. Z dobrych informacji w nocy nie będzie padać. Co czeka nas podczas najbliższego weekendu? Tak jak wcześniej wspominałam, dziś będziemy zmuszeni do nacieszenia się słońcem, bo piątek i sobota w stolicy regionu zapowiadają się niestety bardzo pochmurno i deszczowo. Powrót przejaśnień dopiero w niedzielę. Na termometrach w Opolu tendencja malejąca. 10 stopni w piątek, 9 w sobotę, 7 pod koniec weekendu. Noce chłodne i z deszczem. Po zmroku odnotujemy z kolei kolejno 4, ponownie 4 i 2 stopnie. Ja myślę, że ta polska złota jesień to już tak się powoli chyba kończy. Znaczy, ona już nie będzie taka piękna, jak w październiku mieliśmy naprawdę, było ciepło.
prawie po 20 stopni już te liście takie się robiły, fajne, brązowe, pięknie. Teraz już czas na te jesienne rozrywki typu książka, kawka, herbatka. Dokładnie. I tak bardzo długo ciepłem się cieszyliśmy. Tak. Same rekordy biliśmy w październiku, 29,3 stopnie. To jest bardzo wysoka temperatura jak na październik. No teraz musimy się przygotować na to, że no jednak do tej zimy coraz bliżej. Czekamy na tę białą, prawdziwą zimę. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za rozmowę. Drodzy Państwo, a my pozostajemy w dalszym ciągu w programie Opolskiego Poranku. Już za chwilę Bolesław Bezek i jego spojrzenia w przeszłość. Jest z nami studio już zapowiedziany przed chwilą przez Kasię Bolesław Bezek. Witamy serdecznie. Dobry. Rozmawiamy co tydzień o różnych ciekawostkach historycznych, historiach, rocznicach, ważnych wydarzeniach. No i takim najważniejszym wydarzeniem, które nas czeka, to 11 listopada. Polacy będą świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, a chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak mówić o Opolszczyźnie, o Opolu w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości. No bo mamy różne, że tak powiem, tutaj stanowiska w tej sprawie. Jedni twierdzą Śląsko-Polski, zawsze Polski i takie hasła pojawiają się choćby na piłkarskich stadionach. Inni przekonują, że no nie, to są ziemie niemieckie. Jak, panie redaktorze, powinniśmy podchodzić do tego typu dyskusji w ogóle właśnie w kontekście 11 listopada? No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i należałoby chyba temu poświęcić w ogóle jakąś wielką debatę właśnie jakichś historyków, socjologów. Ale rzeczywiście no, jest pewien dualizm, bo ten Śląsk był i polski, i niemiecki. I nawet Czesi zgłaszali w tamtym czasie. No i dziś też mają pewien sentyment, bo w herbie Republiki Czeskiej jest również orzeł śląski, taka miniaturka. W każdym razie no, ludność tutejsza w tamtym czasie była, no, tak jak wykazał plebiscyt, podzielona niemal po połowie, bo no i każda z tych grup ludności miała swoje prawa i miała prawo oczekiwać, że Śląsk będzie w tej akurat w instytucji państwowej, do której oni aspirowali. Akurat w tamtym czasie, kiedy powstawała na nowo Rzeczpospolita, po I wojnie światowej. Ta polska ludność na Śląsku była troszeczkę rozbudzona przez ostatnie lata, przez ostatnie dekady działalności takich budzicieli polskości na Śląsku, jak Norbert Bończyk, czy no, cała rzesza księży, którzy tę świadomość narodową polską rozbudzali. No, niewątpliwie ten żywioł polski na Śląsku był mocny i oczekiwał, że Śląsk trafi do odbudowywanego państwa polskiego. I rzeczywiście w pierwszej redakcji Traktatu Wersalskiego tak było, że w pierwszej redakcji praktycznie cała rejencja opolska miała trafić do odbudowywanej Rzeczpospolitej. Ostatecznie tak się nie stało. Mhm. Jak reagowali właśnie w 1918 roku Polacy mieszkający na terenie Śląska Opolskiego na wieść o tym, że Polska odzyskuje niepodległość? No, to też było zróżnicowane w zależności od tego, jak ktoś był zaangażowany w sprawy, że tak powiem, wielkiej polityki, jak śledził te rzeczy. Rzeczywiście prasa dość szybko w tamtym czasie już dostarczała te informacje, aczkolwiek 11 listopada
to w ogóle nikt nie wiedział o tym, że coś się tam wydarzyło, prawda? Wiedzieli, że no, wojna chyli się ku upadkowi, znaczy państwo pruskie chyliło się ku upadkowi, bo już od dłuższego czasu brakowało wszystkiego. Była reglamentacja żywności, opału, nawet ubrań, także było bardzo ciężko, i, no, ponieważ no, państwa centralne, Prusy należały do państw centralnych, z nazwy to można wydedukować, były wewnątrz konfliktu, a państwa przeciwne blokowały po prostu dostawy wszelakich towarów do państw centralnych, więc no, niemalże te państwa zostały zagłodzone. I tutaj raczej ludność myślała o tym, jak to jest ciężko przeżyć. Mężczyźni w ogromnej większości byli wtedy w wojsku, gdzieś na frontach, i usiłowali wspierać siłą rzeczy upadające pruskie państwo. Mm-hmm. No a potem były powstania śląskie. Tak. No, I taki wyraz no, chęci właśnie przyłączenia do granic Rzeczypospolitej tych ziem, cennych ziem, na których istniały zakłady przemysłowe, między innymi ważne. To prawda. No może nie na Śląsku Opolskim, chociaż tutaj przemysł cementowy wtedy też kwitł i też w jakimś stopniu były te ziemie uprzemysłowione, ale jednak Śląsk Opolski bardziej był Śląskiem rolniczym. Natomiast w okolicach Katowic, Gliwic, Zabrza, tam kopalnia za kopalnią, huta obok huty. No i tam rzeczywiście to były bardzo cenne ziemie, cenne tereny z tego powodu uprzemysłowienia, bo w zasadzie drugie takie wielkie zagłębie w Niemczech to było zagłębie Rury, gdzie był tak rozwinięty przemysł, i naprawdę Niemcom zależało na tym, żeby nie tracić tego przemysłu. Więc rozpoczęła się ostra konkurencja między Polakami de facto, bo sama Polska wtedy nie za bardzo wspierała w 1918-19 roku te polskie aspiracje na Śląsku. Natomiast były tutaj takie postacie jak Wojciech Korfanty, które po prostu te aspiracje rozbudzały. Zresztą Wojciech Korfanty, przedstawiciel na początku Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, po Powstaniu Wielkopolskim przejechał na Śląsk i wspierał tutejsze aspiracje polskie. No, był jednym z negocjatorów polskich przy konferencji pokojowej w Wersalu. Trzeba przyznać, że redaktor Bezek ma taki dar opowiadania ciekawie o rzeczach ciekawych, ale no niekoniecznie prostych w zrozumieniu i w odbiorze. To bardzo ciekawa historia Śląsko-Opolskiego, którą przybliżał nam dzisiaj redaktor Bolesław Bezek. Zapraszamy na kolejną część programu już za chwilę. Witamy Państwa po przerwie. Teraz niezwykle ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi. A rozpoczniemy od Katarzyny Ziomko i Marcina Żukowskiego ze Stowarzyszenia Odra Niemen. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Zajmujecie się już od lat kilku utrzymywaniem kontaktów z Polakami mieszkającymi na Kresach, nie tylko wschodnich, ale również południowych, o czym za chwilę sobie porozmawiamy. I wspieracie ich zarówno materialnie, jak i duchowo. Przygotowujecie kolejną akcję paczkową. Paczki z darami pojadą do Polaków. Gdzie konkretnie? Co się w tych paczkach znajdzie? Jakbyście mogli przybliżyć naszym telewidzom te informacje. Działamy w Stowarzyszeniu Odra Niemen. Tworzymy oddział opolski. Od, tak jak pan redaktor powiedział, od kilku lat takie paczki przygotowujemy na terenie, no, staramy się całej Opolszczyzny. Około 500 paczek każdego roku wyjeżdża z Opolszczyzny na Kresy, głównie północno-wschodnie. W przeszłości była to też i Ukraina, i Białoruś, ale obecnie najlepiej, najłatwiej jest nam jeździć na Litwę, dlatego że bardzo często w naszych wyjazdach bierze udział młodzież, a że Litwa jest w Unii Europejskiej, to tam logistycznie jest po prostu najprościej.
Akcja rusza każdego roku w listopadzie, również w tym roku, ale może Katarzyna powie parę słów na ten temat? Tak jest. Paczki w tym roku trafią, jak w latach poprzednich, na Litwę, konkretnie w rejon Trocki i w rejon Solecznicki. Tak jak Marcin powiedział, paczek będzie, tak przewidujemy, około 500, zależy, czy jakieś nowe szkoły nie będą chciały się włączyć w akcję. Co ważne, tam to są najbardziej polskie tereny na Litwie, w rejonie Solecznickim około 80% mieszkańców to są Polacy, rejon Wileński około 50%, Trocki około 30%. Także trafiamy do skupisk, gdzie bardzo często dzieci języka litewskiego uczą się w szkole, ponieważ dla nich to jest język obcy. W bardzo łatwy sposób można do akcji dołączyć. Wszelkie informacje są na stronie www.rodacybohaterom.pisanelocznie.pl. Tam są zdjęcia z naszych poprzednich wypraw, są liczby, ile tego w skali kraju zawozimy, ile w skali kraju w ciągu ostatnich kilkunastu lat takich darów tam zawieźliśmy. Co znajduje się w tych paczkach? Jest to żywność długoterminowa, bo żywność zbieramy już od połowy listopada, tutaj na Opolszczyźnie od połowy listopada, bo akcja ogólnopolska rozpoczęła się w połowie października. Ale jest to żywność długoterminowa, konserwy, makarony, cukier. Bardzo ważnym elementem każdej paczki są kartki z życzeniami, jakieś świąteczno-noworoczne, bo my tam nie jedziemy po to, żeby, brzydko mówić, dokarmiać Polaków, tylko jedziemy po to, żeby bardzo często ludziom w bardzo trudnej sytuacji materialnej pomóc, ale przede wszystkim pokazać, że Polacy jako naród pamiętają o swoich rodakach mieszkających za wschodnią granicą i zawsze ta kartka, mimo że makaron jest potrzebny, mówiąc tak w cudzysłowie, to ta kartka jest zawsze najbardziej wzruszająca. Ja znam tę historię i wielokrotnie słyszałem, że z tej kartki z życzeniami najbardziej, jeszcze bardziej się cieszą i z tych darów materialnych, które również są bardzo potrzebne, bo wielu starszych Polaków, Polek, emerytek żyje tam faktycznie w niedostatku dużym. No właśnie, a kim są ci ludzie i jak oni reagują na te paczki? Na te spotkania z wami przede wszystkim. Oni czekają na was chyba, prawda? No jeżeli każdego roku akcja się odbywa, to tak, jest wielu takich ludzi, którzy czekają. Naszą akcję kierujemy, tak jak było wspomniane, głównie do środowisk polskich, ale trafiamy za pośrednictwem polskich szkół, za pośrednictwem parafii, do grona seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, na przykład w Solecznikach funkcjonuje, więc to jest takie grono też Polaków zasłużonych dla całej społeczności, emerytowani nauczyciele, no właśnie starsze panie. Bardzo dużym problemem, który występuje u nas, jest to, że wsie się wyludniają i starsi ludzie zostają sami. Tam ten problem jest jeszcze bardziej spotęgowany, dlatego że ci starsi ludzie bardzo często zostają w drewnianych domkach, no już nie chcę obrazowo mówić, że rodem jak z Bierkowic, ale bardzo często te warunki są bardzo skromne i ta paczka jest faktycznie takim, no, dodaniem ciepła, nawet jeżeli to jest obrazowo, to tak. Są to ludzie, którzy mimo tego, że mieszkają poza granicami naszego kraju, no to dbają o to polskie dziedzictwo. No dbają, mam wrażenie, że bardzo często świadomość tego, że Polska jest daleko albo że nie ma jej na co dzień, to dbają bardziej. Pamiętajmy, że to nie są ludzie, którzy wyjechali z Polski, dlatego nie nazywamy ich Polonią, tylko są ludzie, którzy mieszkali w Polsce i ta Polska się w wyniku zawirowań politycznych na świecie, w Europie przesunęła. Także oni od dziada, pradziada mieszkają na swoim terenie, w swoich domach, na swoich ojcowiskach. Organizują tam różnego rodzaju polskie towarzystwa, stowarzyszenia? Tak, jest bardzo dużo już poza wspomnianymi szkołami czy parafiami. Są polskie organizacje, jest harcerstwo, są zespoły ludowe, więc życie takie społeczne bardzo mocno kwitnie. Choć no, wyobraźmy sobie rejon Soleczyński, który jest ogromny, to jest kilkadziesiąt kilometrów na kilkadziesiąt kilometrów, a może nawet i przekracza setkę, na pewno przekracza 100 kilometrów. Komunikacja publiczna jest skromna, uboga, no więc jak do tych ludzi docierać, jak się spotykać, jak się angażować? Jeżeli nie ma takiej samopomocy sąsiedzkiej, społecznej, to byłoby bardzo ciężko. To jeszcze króciutko tylko powiedzmy, bo padła tutaj ważna informacja o szkołach, bo to szkoły właśnie są tymi instytucjami w Polsce, które bardzo mocno się w tą akcję włączają, prawda? Głównie szkoły, bo działamy też w parafiach. Na przykład u nas jest tak, że podczas RORAD,
W okresie adwentu zbierane są paczki w kościele po mszach świętych. U nas, czyli w Głubczycach. U nas w Głubczycach, ale w Głuchołazach również. Tak, szkoły są, włączają się w akcje. Przeważnie są to jacyś nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w tego typu działania. Sami koordynują taką akcję w swojej szkole. Zachęcamy do tego, żeby jedna szkoła, że jedna klasa zrobiła jedną paczkę, a co jest w paczce, znajduje się na stronie. Zachęcamy szkoły do tego, aby w tej wspaniałej akcji brać udział. To wspaniała lekcja historii. Dziękujemy, że byliście teraz Państwo z nami i zapraszamy za chwilkę na kolejną ciekawą rozmowę. Już w przyszłym tygodniu w Opolu odbędzie się drugie forum poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. I my właśnie teraz porozmawiamy na ten temat. W naszym studiu są dwie panie psycholog, przedstawicielki szkoły WSB Merito. Na naszej kanapie jest pani dr Justyna Kuświk oraz pani Alicja Żak-Łykus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czego będzie dotyczyć to najbliższe, zbliżające się forum? Kto weźmie w nim udział? Szanowni Państwo, drugie Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży to spotkanie praktyków, spotkanie badaczy, przedstawicieli też instytucji tutaj z rejonu Opolszczyzny, instytucji, które dbają w ramach swoich obowiązków o dzieci i młodzież, o ich kondycję psychiczną. Jest to spotkanie mające na celu prezentację problemów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wymianę doświadczeń, wymianę dobrych praktyk. Tak, to jest to miejsce też do tego, aby spotkać się i podnieść kompetencje podczas warsztatów. Jeżeli tutaj uczestnicy zgłoszą się, zapiszą na warsztaty, to również tutaj będziemy prowadzić szereg szkoleń, dzięki którym mamy nadzieję wzbogacimy tutaj to, co się dzieje na terenie Opolszczyzny właśnie w kontekście pomocy dzieciom i młodzieży. A jaka jest kondycja psychiczna młodych Opolan? Bo dużo się słyszy o tym, że coraz gorzej z tym jest. Tak, dużo słychać o tym, że jest coraz gorzej i faktycznie potwierdzają to wszelkie statystyki. Takie statystyki, które publikuje co roku UNICEF dotyczące zdrowia psychicznego, pokazują, że w ostatnim czasie no faktycznie mamy znaczące, jakby warto się zająć tym tematem pod kątem zaopiekowania się nim, aby wzmocnić potencjał psychiczny dzieci i młodzieży. Takie statystyki, które można przytoczyć, to że 19% chłopców w wieku od 10 do 19 roku życia ma problem ze zdrowiem psychicznym. W grupie na świecie, tak? Znaczy, przepraszam, nie na świecie, ale w Europie. Jeśli chodzi o dziewczyny, w tej grupie wiekowej 10-19 jest to 16% populacji. Także skąd wzięły się te problemy? Dlaczego tak się stało? No właśnie, czy to ta cyfryzacja naszego życia... Czy ten postęp cywilizacyjny do tego doprowadził? Ja myślę, że nie możemy rozpatrywać tych przyczyn w takich kategoriach zero-jedynkowych, że to jest zwykle tak, że nakładają się różne czynniki, które gdzieś są spiralą pewnych przeplatających się ze sobą uwarunkowań. I one oczywiście mogą mieć charakter społeczny i mogą wynikać z pewnych takich sytuacyjnych problemów, które się gdzieś pojawiają. Natomiast tutaj jakby różne inne aspekty takie związane chociażby z odpornością psychiczną młodych osób, czy z pewnymi predyspozycjami takimi wynikającymi z chociażby doświadczeń, które dzieci czy młodzież mają. Więc to nie jest zero-jedynkowe. Tutaj należy to rozpatrywać wieloaspektowo i szeroko. Wieloaspektowy właśnie wątek jest niezwykle istotny, który podkreśliła tutaj pani doktor. I jednym z takich sytuacji na pewno jest czas pandemii, którego mogliśmy doświadczyć. I to też pokrywa się z naszymi spostrzeżeniami z gabinetów, z taką obserwacją tego, z czym przychodzi młodzież do gabinetów, ale też z tym, że statystyki pokazują, że po pandemii faktycznie bardzo mocno wzrósł ten kryzys, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. No widzimy to w statystykach chociażby dotyczących samobójstw, samookaleczeń, czy też zwiększające się liczby właśnie zaburzeń, z którymi zgłaszają się rodzice czy ich dzieci. Co nas jako rodziców powinno zaalarmować, zaniepokoić? No i w jaki sposób powinniśmy zareagować? Co jest tą pierwszą instytucją, do której powinniśmy się zwrócić, kiedy widzimy, że coś jest z naszym dzieckiem nie tak, że się zamyka w pokoju, że nie chce rozmawiać, nie ma humoru i wiele innych takich sygnałów. Właśnie, gdzie jest ta oznaka o tym, że już dzieje się coś niedobrego ze zdrowiem psychicznym, a gdzie możemy mówić o nastoletnim buncie na przykład? To jest...
Proszę. Bardzo szeroki temat, ciężko było powiedzieć, natomiast myślę sobie, że dobrze jest odpowiedzieć tak skrótowo, że tak naprawdę bycie z dzieckiem, obserwacja jego na co dzień jest niezwykle istotna, żebyśmy mogli zaobserwować jakiekolwiek odchylenie od takiej tak zwanej normy dla mojego dziecka. Myślę, że potwierdzisz, bo to jest tak szeroki wątek, że możemy się też umówić jakby faktycznie nawet zaprosić na naszą konferencję, bo dokładnie będziemy na to zwracać uwagę, czyli jakby wieloaspektowo, tak naprawdę od formy jakby obserwacji dziecka, zauważenia tego, jak ono buduje swoją rzeczywistość, swoją taką społeczność, w której występuje na co dzień. Również będziemy zwracać uwagę na to, gdzie można się zwrócić i po jakie formy pomocy, wsparcia, gdzie mamy takie miejsca, które służą tej interwencji. My na przykład na naszym uniwersytecie w USB Merito mamy też Centrum Pomocy Psychologicznej. Są takie miejsca, które warto wiedzieć, że mamy w ogóle na Polszczyźnie czy w Opolu, do których można już w pierwszym momencie takiego poczucia własnego kryzysu lub też zaobserwowania go u kogoś, wiedzieć, gdzie się możemy udać. To jest niezwykle istotne, żeby mieć przede wszystkim świadomość tego, gdzie możemy się udać i otwartość na proszenie o pomoc. Tak, jak przygotowując i myśląc o tej konferencji, której też zresztą współorganizatorem jest Samorząd Województwa Opolskiego, pomyśleliśmy o takiej tematyce, która będzie dotyczyła zarówno takiego wsparcia młodzieży, dzieci na co dzień, jak i takiej, o której możemy mówić w takim bardzo szerokim, w takim szerokim aspekcie dotyczącym różnego rodzaju takich specyficznych problemów, takich związanych z przemocą psychiczną, rówieśniczą, związanych z samobójstwami, z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi na przykład z otyłości. I będziemy też poruszać różnego rodzaju modele wsparcia, mówić o konkretnych narzędziach, konkretnych technikach, o różnego rodzaju terapiach, o integracji społecznej, o edukacji włączającej, o terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej. Także tu jest całe spektrum tak naprawdę różnego rodzaju uwarunkowań, różnego rodzaju też możliwości wsparcia. No i chyba przeszkodą też jest, to już tak na koniec, wstyd przed przyznaniem się do tego typu problemów, prawda? I to chyba też walka z takim stereotypem, że jak ktoś się przyzna, że ma problemy psychiczne, no to, to nie warto w ogóle z nim zadawać. Młodzi ludzie często tak myślą. Tak, jest wiele stereotypów, które mogą utrudniać proszenie o tą pomoc, dlatego wydaje nam się, że tak istotne jest mówienie o tym, że jakby im częściej, to ze psychologii społecznej, im częściej słyszymy o jakimś temacie, tym bardziej bliski on nam się staje i taki dostępny, więc mamy nadzieję, że nasza konferencja również przyczyni się do tego, żeby faktycznie zauważyć, że to jest ważny temat. Mówić i jeszcze raz mówić o problemach. Nie stygmatyzować, bo to rzeczywiście może być krzywdzące. Bardzo Panią serdecznie dziękujemy za rozmowę, a my, drodzy Państwo, już za chwilę zaprosimy na taneczny występ. Zostańcie z nami. A już teraz w naszym studio wyjątkowo utalentowane dwie tancerki z Byczyny. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Na naszej dobry. Kanapie jest Iga Świerczek i Anita Pędrek. Dzień dobry dziewczęta. Jest również Marzena Świerczek, instruktorka. Witam serdecznie. Kilka dni temu zawojowałyście Wołczyn i tamtejszy turniej. Opowiedzcie o tym, jakie nagrody udało się zdobyć. Udało nam się zdobyć drugie miejsce, a Anice udało się zawalczyć pierwsze. Przyjechałyśmy z medalem i z batonikami. A to nie jedyny sukces na waszym koncie, no bo tych sukcesów jest wiele. Dokładnie. Anitka już ćwiczy jakoś od przedszkola. A właśnie, tańczy. Anitka, ty masz dopiero 7 lat. No. A tańczysz od jak dawna? Od przedszkola, a tak to już dalej nie. Ty, Iga, już trenujesz od dużo dłuższego czasu. Tak, ja już zaczęłam, taniec był już w moim życiu, jak skończyłam 3-latka. Pamiętam pierwsze moje takie turniej chyba tańca. Pojechałam z mamą, zaimprowizowałam i chyba zdobyłam pierwsze miejsce.
ale tak profesjonalnie zaczęłam się zajmować, bardziej profesjonalnie na pewno, zaczęłam się zajmować gdzieś z jakieś 2 lata temu dopiero, dlatego gdzieś tam dopiero raczkuję. Pani Marzyno, takich zdolnych tancerek w Byczynie jest więcej, co udowadniają między innymi turnieje organizowane przez Waszą Szkołę Tańca. Tak, zgadza się. Są to dziewczynki z Byczynie prowadzę, prowadzę również w Kluczborku i w tym roku zaczęłam w Wołczynie. Młodzi ludzie, młode dziewczyny przede wszystkim, garną się do tego, żeby właśnie tańczyć, tak spędzać swój wolny czas, trenować, no bo pewnie te zajęcia nie są też takie proste, no i trochę czasu trzeba na nie poświęcić. Tak, jeżeli chodzi o taniec, taniec jest taką wszechstronną dziedziną, gdzie okazują dzieci swoje emocje poprzez ruch i dlatego nawet najmłodsze dzieci, te 3-letnie, z chęcią uczestniczą w zajęciach. Zajęcia prowadzę od 3-latków do 18 roku życia mam dzieci. No i jest to taka forma bardzo ekspresyjna, kreatywna przede wszystkim. Nieraz te pomysły dzieci są cudowne. I przede wszystkim sprawdzająca na tych wszystkich przeglądach, bo jeżeli takie dziecko solo wyjdzie i ma odwagę w wieku 3-4 lat, to już jest bardzo duży sukces. No właśnie, bo dla takiego małego dziecka to jest nie lada wydarzenie, no takie tak. Może najważniejsze w jego życiu, wyjść przed szerszym audytorium, zaprezentować się, przecież to jest stres. Anitka sobie z tym świetnie radzi chyba, prawda? Tak myślałem. Iga, czy ty wiążesz swoją przyszłość z tańcem? Jak najbardziej. Aktualnie uczęszczam do niepublicznej szkoły baletowej w Ramadzie w Opolu. Bardzo polecam tą szkołę. Jest naprawdę super, się tam odnajduję. Też również trenuję akrobatykę powietrzną i moim instruktorem jest pani Ania Łotecka-Dabasz-Janna. No i mam w planach na chwilę obecną bodajże chyba iść na studia do Łodzi taneczne. Tak bardzo chciałabym też być kiedyś instruktorem i właśnie ćwiczyć malutkie, po prostu dzieci, po prostu uwielbiam dzieci i naprawdę bardzo chciałabym wiązać przyszłość z tym zawodem. Naprawdę. Życzymy ci tego w takim razie. A już, drodzy państwo, za chwilę pokaz umiejętności tanecznych tych fantastycznych dziewczyn. To był program Opolskie o poranku. Tomasz Kapica i Katarzyna Polaczek już się z państwem żegnają i zapraszamy na piękny występ. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia.
common rose, but she told me she was the only one of her kind in the whole universe. But she is not a common rose. She is your rose. It is the time that you have devoted to her that makes your rose so important. She's my rose. You must return to her. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là.